Kolejny raz jestem w okresie przygotowań i mam okazję przeprowadzić wywiad z piłkarzem. Przygotowania skończyły się już w Ekstraklasie, skończyły się już pierwsze lidze, ale w drugiej lidze jeszcze ten finalny tydzień trwa do przygotowań, chociaż o drugiej lidze dzisiaj bardzo mało, ponieważ ze mną jest Szymon Pawłowski, piłkarz Lecha Poznań, obecnie rezerw, ale niegdyś mistrz Polski z tym zespołem, finalista Puchary Polski. Witam Cię, Szymon, serdecznie. Witam serdecznie. Więc zaczynając może właśnie od tego, o co tutaj też się spotkaliśmy, ponieważ ja prowadzę podcast w Ekstraklasie, to chciałem też się o Twoje występy w Ekstraklasie spytać, bo bardzo dużo osób kojarzy się z reprezentowaniem barw Lecha Poznań w Ekstraklasie, jednak granie w najwyższej klasie rozgrywkowej zaczynałeś w Zagłębiu Lubin, miałeś okazję zagrać w drużynie miedziowych ponad 150 razy, strzeliłeś 40 bramek, asystowałeś 36 razy przy bramkach kolegów i na dodatek Twoja gra w Zagłębiu pozwoliła Ci zdebiutować w reprezentacji Polski. Także z tego względu chciałem Cię spytać, jak oceniasz swój pobyt w Lubinie i czy właśnie jak wspominasz te występy w reprezentacji? Jak wspominam swój pobyt w Lubinie? Na pewno bardzo dobrze, no bo to jest klub, w którym zaistniałem tak naprawdę na boiskach Ekstraklasy, który dał mi szansę pokazania się w Ekstraklasie, debiutu w reprezentacji, więc pobyt w Lubinie wspominam bardzo dobrze. Poza tym też urodziła mi się tam jedna z córek, więc zawsze będę miał sentyment do tego klubu. Spędziłem tam, jak na piłkarza, bardzo dużo czasu, bo 6,5 roku, więc miałem przyjemność zdobywać z tym klubem Mistrzostwo Polski, robić awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy, także wspominam bardzo dobrze ten czas. Wspomniałem na wstępie, że jesteś mistrzem Polski z Lechem Poznań, ale jesteś też mistrzem Polski z Zagłębiem Lubin i mimo marginalnego wkładu, tak w cudzysłowie, udało Ci się to mistrzostwo Polski wówczas z Zagłębiu zdobyć. Ten drugi sezon w Zagłębiu był dosyć lepszy, trochę lepszy, bo zagrałeś większość spotkań w Sempsonie, strzeliłeś 4 bramki i zaliczyłeś 6 asyst. Też karna degradacja spowodowała, że musiałeś zagrać na zapleczu i też miałeś bardzo duży wkład, 37 spotkań, 13 goli, 16 asyst. Dorobek, który można podziwiać, ale najdziwniejsza rzecz zdarzyła się po powrocie do Ekstraklasy, bo tylko w 8 z 30 spotkań miałeś okazję wyjść na boisko po powrocie właśnie Zagłębia z pierwszej ligi do Ekstraklasy po tym awansie w tym sezonie, kiedy tak byłeś właściwie postacią numer jeden w zespole z Lubina. Jaki był tego wówczas powód? Więc tak, zaczynając od początku. Trafiając do Zagłębia, trafiłem do bardzo mocnego klubu w tym czasie, do bardzo mocnego zespołu, gdzie grali Maciek Iwański, Wojciech Chłobodziński, teraz trener, i do trenera Czesława Michniewicza. Więc pierwsze pół roku, tak jak powiedziałeś, zagrałem niewiele spotkań, ale cały czas byłem w tym zespole. Byłem cały brany pod uwagę w ustalaniu składu, na ławce i było to na pewno dla mnie wielkie przeżycie, zdobyć wtedy mistrzostwo, trafiając z trzeciej ligi do Ekstraklasy, od razu do klubu, który zdobywa mistrzostwo. Więc w następnym sezonie na pewno grałem więcej przez to, że też już dojrzałem w tym klubie, ale też Wojtek Obodziński za chwilę odchodził, który grał wtedy na prawej pomocy w Zagłębiu i poszedł do Wisły Kraków, więc gdzieś tam zrobiło się miejsce więcej dla mnie. A to, że Zagłębie zostało zdegradowane i ja już jako reprezentant Polski, bo dostając powołanie, zostałem w tym klubie z powodów takich, że miałem kontrakt długi podpisany. Super sezon na zapleczu Ekstraklasy, no ale niestety po powrocie, przez to, że gdzieś mój organizm był, powiedzmy, mocno eksploatowany w tym czasie, no nabawiłem się kontuzji. Miałem praktycznie 6 miesięcy, 7 wyciętych z powodu urazu. Czy to były przepuchliny, czy zerwałem przywodziciela, miałem dwie operacje i przez to pierwszy rok po powrocie straciłem, gdzie uważam, że to był bardzo ważny rok, bo powrocie do Ekstraklasy po tak dobrych występach w pierwszej lidze i takich statystykach czułem się dobrze naładowany i że mogę podbić tą Ekstraklasę po powrocie, ale no niestety zdrowie nie pozwoliło, przez to tak naprawdę kolejny rok było tylko 8 występów, a następne odbudowanie się po kontuzji długiej.
też już wspomniałem o Twoich występach w reprezentacji Polski, których ostatecznie było aż 15, chociaż aż tylko zależy z jakiej perspektywy się patrzy. Wszystkie w meczach towarzyskich rozłożyły się one na różne okresy w ciągu 6 lat. Od 2008, kiedy debiutowałeś z Ukrainą, do 2014, kiedy grałeś w meczu wygranym 1-0 z Mołdawią. Nie zagrałeś w żadnym meczu eliminacyjnym, o dużym turnieju też już nie wspominając, więc właśnie to się wydaje takie trochę dziwne. Też o to Cię chciałem spytać, dlaczego tych występów eliminacyjnych nie było i jak oceniasz ogólnie tą karierę reprezentacyjną? Czy mogła pójść w lepszą stronę, czy rzeczywiście wyciągnęłeś z niej maksa? Jak Ty na to patrzysz? Debiutowałem z Bośnią i Hercegowiną w 2007 roku, więc za trenera Behakera. To tak po pierwsze. Po drugie, na pewno każdy myśli, że mógłby wyciągnąć więcej z tej reprezentacyjnej. Ja się cieszę, że miałem tą przyjemność być w kadrach takich, gdzie był Borut, Żewłakow, zaczynając jeszcze Skrzynówkiem, miałem okazję gdzieś trenować poprzez Lewego i chłopaków Szczęsny i tych wszystkich, którzy teraz są w topowych ligach, więc miałem okazję być w tej reprezentacji gdzieś i trenować z tymi piłkarzami, występować. Tak naprawdę w meczu eliminacyjnym nigdy nie zagrałem. Ciężko powiedzieć, dlaczego nie zagrałem. Gdzieś te powołania dostawały. Też trafiłem na taki okres, gdzie reprezentacja... Najbliżej chyba byłem wielkiego turnieju w Polsce, kiedy było Euro, gdzie praktycznie przez półtora roku byłem powoływany przez trenera Smudę na praktycznie wszystkie konsultacje i tak naprawdę wypadłem z tej kadry na ostatniej prostej do tej imprezy. Przez to być może też nie było tych występów w eliminacjach, bo praktycznie 2 lata Polska grała mecze towarzyskie przed Euro, tak. A później już tych powołań nie było od 2013, kiedy trener Nawałka został trenerem. Nie wiem, w 2015 Nawałka chyba został, tak? Tak, 2014 dokładnie. No, to dostałem jedno powołanie trenera Nawałki i na tym skończyła się moja reprezentacyjna kariera tak naprawdę. Mimo że zdobywałem mistrzostwo z Lechem, miałem dobre statystyki, już nie dostałem powołania do reprezentacji Polski. No właśnie o pobyt w Lechu chciałem Cię tak ogólnikowo spytać, bo przed sezonem 13-14 zmieniałeś Zagłębie Lubin na Lecha Poznań, z którym święciłeś, jak się później okazało, dużo sukcesów i grałeś w europejskich pucharach. Były sezony dobre, były też gorsze, więc na pewno ciężko jest Twój pobyt w Poznaniu tak jednoznacznie ocenić, ale gdybyś miał się podjąć takowej oceny, tak byś te pierwsze, właściwie pierwsze, no bo teraz są drugie, ale te 4 lata w pierwszej drużynie Lecha jak ocenił? Jakbym ocenił? Na pewno, wiadomo, Lech co roku grał najwyższe cele. Ja cieszę się, że miałem tą przyjemność, zagrałem ponad 150 występów w Lechu. Zdobyłem z tym klubem mistrzostwo, wicemistrzostwo, 3. miejsce. 3 razy grałem w finale Pucharu Polski i jednego, czego żałuję, to tego, że nigdy mi się nie udało z Lechem zdobyć Pucharu Polski, bo 3-krotnie będąc w finale, no niestety przysłowie do 3 razy sztuka nie sprawdziło się w tym przypadku, więc tego najbardziej żałuję. Zagrałem w europejskich pucharach z Lechem w Lidze Europy, gdzie myślę, że w tamtych czasach było trudniej awansować niż teraz do fazy grupowej rozgrywek europejskich, więc na pewno były też wpadki i gorsze sezony, ale na 4, tak naprawdę 5, no ale 4 grając, rok będąc na wypoczynku, 4 sezony, praktycznie przez 3 sezony zdobyłem medal i grałem co roku w finale Pucharu Polski, więc oceniam swój czas w Lechu bardzo dobrze. Na pewno chciałbym więcej. Tak jak mówię, no, żałuję Pucharu Polski. Chciałbym więcej razy grać w europejskich pucharach. Na te 4 lata więcej zdobyć mistrzostwo, ale cieszę się, że udało się tego dokonać, będąc w Lechu zdobyć mistrza Polski.
O tym Pucharze Polski wspomniałeś i Puchar Polski w tamtym czasie był dla was no, feralny. No, zdarzyły się trzy finały. O ile z Legią to jeszcze przegrać nie jest wstyd, ale był taki finał jak z Arką Gdynia, który był wówczas przegrany no, w sposób właściwie można powiedzieć, że ten mecz już wcześniej wygraliście i powinniście go wygrać z o wiele większą łatwością niż się wszystkim oglądającym i wszystkim ogólnie widzom wydawało. A ostatecznie ten mecz przegraliście i Arka później zagrała w, właśnie w Lidze Europy w eliminacjach. Jaki jest twoim zdaniem powód, dla którego tego w Pucharze Polski nie udało się na te trzy razy? Taki główny powód, dla właśnie ani razu z tych trzech prób nie udało się podnieść. Ciężko mi powiedzieć, jaki jest powód. Na pewno za każdym razem bardzo chcieliśmy. Z Arką wiadomo, że już wszyscy nam dawali ten puchar przed meczem, ale taka jest piłka właśnie, że no nic nie jest za darmo i nie ma co rozdawać medali przed ostatnim gwizdkiem, więc na pewno w tym meczu z Arką byliśmy faworytem, tak? I nie udało się wygrać. W tym meczu z Arką akurat no, ja się pojawiłem na boisku chyba w dogrywce dopiero, tak naprawdę. Ale chyba najbardziej żałuję tych meczów z Legią, bo wydaje mi się, że bliżej byliśmy chyba z Legią zdobycia Pucharu Polski w tych meczach, gdzie naprawdę chyba w drugim finale przez pierwsze 45 minut powinniśmy prowadzić 2 albo 3-0 z Legią, a przegraliśmy 1-0 tak naprawdę. Więc no, taka jest piłka. No, tego żałuję na pewno, że nie udało mi się zdobyć, bo brakowało mi tego trofeum w ogóle w swojej karierze, ale też w barwach Lecha. Wracając trochę jeszcze do tej dalszej przeszłości, przy okazji twojej pierwszej kampanii w Lechu Poznań w barwach Kolejorza miałeś okazję współpracować z obecnym trenerem Lecha, Mariuszem Romakiem, który do zespołu wraca po 8 latach właśnie do roli pierwszego trenera. W tamtym sezonie można ten sezon właśnie tak brać pod uwagę jako taki niezrównoważony mocno, ponieważ zajęliście drugie miejsce na koniec sezonu w Ekstraklasie, dosyć pewne drugie miejsce, ale na końcu w dodatku, tak można powiedzieć, trafiły się dwie wpadki, bo z Miedzią Legnicą odpaliście w Pucharze Polski dosyć wcześnie, wówczas drugoligową Miedzią Legnica i z Żalgirisem Wilno odpaliście w Lidze Europy, też mecz bardzo do tej pory pamiętny ze względu na to, że to jest jedna z większych, no można powiedzieć, kompromitacji polskich zespołów w Pucharach, chociaż oczywiście nie chce aż tak daleko wychodzić. I jak oceniasz ogólnie tamten sezon? Dlaczego takie wpadki się, dziwne wpadki przytrafiły? I jak oceniasz twoją współpracę z trenerem Romakiem z tamtego okresu? No, tak naprawdę przychodziłem za trenera Romaka, więc gdzieś trener Romak mnie i cały tutaj sztab, klub gdzieś wyraził chęć i chciał, trener Romak chciał mnie do swojego zespołu, więc na pewno pozytywnie oceniam swoją współpracę z trenerem Romakiem. Przychodząc, zdobyliśmy od razu wicemistrzostwo Polski. Tak naprawdę trener Romak był wtedy bardzo młodym trenerem. Chyba pierwszy jego klub w Ekstraklasie dostał szansę w Lechu i od razu było wicemistrzostwo Polski, bo rok wcześniej chyba też było wicemistrzostwo Polski. Tak, chyba trenera Romaka, z tego co pamiętam. Więc czego zabrakło? Jak przyszedłem, od razu chyba były te eliminacje z Żalgirisem. To chyba był ten pierwszy sezon, tak? Tak. Tak. Czego zabrakło? Ciężko powiedzieć, czego zabrakło. Na pewno Lech i cały klub wyciągał wnioski z tych wszystkich wpadek naszych, czy ogólnie Lecha, i później na pewno Lech był zabezpieczony pod względem transferów i ławki, bo przede wszystkim ławka rezerwowych mocna i grając na dwóch, trzech frontach potrzebujesz 20 piłkarzy, którzy mają odpowiedni poziom i każdy wchodząc na boisko daje tyle samo. Myślę, że w tym czasie gdzieś brakowało nam takiej ławki piłkarzy w podobnych umiejętnościach. A Żalgirisem no, przegraliśmy tam na sztuczne 1-0, u siebie wygraliśmy 2-1. No niestety bramka strzelona na wyjeździe, jeszcze był ten przepis.
dawało prawo awansu Żarglisowi. No, szkoda. A tak pytając o obecny czas, bo ten Nabil Umak wrócił, tak jak mówiłem, do Lecha Poznań jako trener pierwszego zespołu po raz pierwszy po 8 latach. I twoim zdaniem, jak trener Rumak poradzi sobie na tą dłuższą metę w tym sezonie i być może jeszcze w dalszym czasie, w dalszej, trochę dalszej przyszłości jako trener Lecha Poznań pierwszego zespołu? No myślę, że trener Rumak jest zupełnie innym trenerem niż 8 lat temu. Na pewno to jest taki trener, który na pewno dużo się dokształcał, jeździł, obserwował, na pewno wyciągnął dużo wniosków ze swoich prac w jednym, drugim, trzecim klubie. Jak widać, początek sezonu, dwa zwycięstwa, mamy dwa punkty straty do lidera, więc trener Rumak swój powrót dobrze, bardzo dobrze zaczął w Lechu i oby tak dalej. No, co będzie, ciężko powiedzieć. Na pewno trener Rumak skupia się na tym, co jest tu i teraz. Ma kontrakt do czerwca i na pewno będzie chciał udowodnić wszystko, żeby zostać dalej trenerem na kolejne lata. A tak z przymrużeniem oka teraz zapytam, czy spodziewasz się, że jeżeli w 34. kolejce Lech Poznań przypieczętuje sobie Mistrzostwa Polski na własnym stadionie tutaj przy Bułgarskiej w meczu z Koroną Kielce, to czy w tym meczu dostanie chociaż, spodziewasz się chociaż minuty? Nie spodziewałem się. Nie. Przychodząc do Lecha, wracając do Lecha, do drugiej drużyny, nawet przez chwilę nie myślałem o tym, że to jest szansa dla mnie, żeby wrócić do pierwszej drużyny, bo tak nie jest. Ja jestem świadomym człowiekiem, piłkarzem, wróciłem tu w innej roli. Wiadomo, gdyby ktoś mi taką propozycję złożył, super, byłbym bardzo szczęśliwy, ale nigdy na nią nie liczyłem, nie liczę i skupiam się na tym, co mam do zrobienia i na tym, że mogę ciągle jeszcze trenować, grać i grać na poziomie centralnym w wieku 38 lat praktycznie. No to jeżeli chodzi o temat stricte trenera Rumaka, mamy to za sobą, chociaż też trenera Rumaka tutaj zahaczę, ponieważ sezon 14-15 rozpoczął się jeszcze z trenerem Rumakiem za sterów, a skończył się z Maciejem Skorżą i ze zdobyciem Mistrzostwa Polski. Był ten sezon tak trochę zgoła odmienny od tego, jaki był poprzedni sezon, bo zaczęło się średnio, była kolejna wstydliwa porażka w Europie, tak jak wspomniałem, nie zaczęło się najlepiej. Trzecia runda, odpadacie z półamatorskim zespołem z Islandii, z Stjarnanem, ale dalej już z meczu na mecz, z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej i sezon zakończyliście właśnie jako mistrzowie Polski po raz pierwszy od sezonu 9-10. Lech Poznań wygrał Mistrzostwo Polski i ty w tym zespole grałeś. Tak samo byliście w finale Pucharu Polski, o czym też wspominałeś, że przegraliście tamto spotkanie z Legią, ale ogólnie tak już czysto biorąc pod uwagę, jak oceniasz ten sezon i czy to był najlepszy twój sezon w Lechu Poznań, w jakim właściwie wystąpiłeś? Myślę, że najlepszy, sam przez siebie mówi, że najlepszy, bo był mistrzowski przede wszystkim. Poza tym też miałem chyba najlepsze statystyki w tym sezonie, w tym czasie, kiedy trenerem był Maciej i Skorża, więc pod względem celów i mojej gry na pewno najlepszy. Po tych 4 latach w Poznaniu postanowiłeś z Lecha odejść. Teraz pytam cię właśnie o to, co to po tym Lechu się wydarzyło, ponieważ w sezonie 17-18 bodajże to był ten sezon, kiedy przenosiłeś się do Brukbetu, ten Malika Nieciecza, który grał jeszcze wówczas w Ekstraklasie. W 29 meczach strzeliłeś 3 bramki, zaliczyłeś 4 asysty. Niestety Brukbetowi nie udało się wtedy utrzymać w Ekstraklasie. I moje pytanie jest tak, jak podobało ci się w Niecieczy, bądź nie podobało i jak oceniasz swój powrót w tamtym zespole? Czy dałoby się, tak z perspektywy czasu patrząc, uratować to utrzymanie na zespołu z Niecieczy wówczas? Odchodząc, czy podjąłem taką decyzję? Na pewno nie chciałem odchodzić z Lecha. Po prostu tak się wszystko poskładało, że musiałem podjąć taką decyzję, bo też byłem po kontuzji. Ówczesny trener nie widział dla mnie miejsca i zasugerował mi, że będę którymś tam z kolei wyborem, a będąc po kontuzji, nie grając,
postanowiłem odbudować się. No, przede wszystkim dla piłkarza najważniejsze jest granie. Jeżeli chcesz wrócić do odpowiedniej dyspozycji, formy, a gdzieś dostałem takie i nie inne informacje, więc zdecydowałem się na opuszczenie, myślałem, że na chwilę, na rok, na wypożyczenie, żeby wrócić do pełnej dyspozycji po kontuzji i prezentować się jak najlepiej i jeszcze cały czas gdzieś być w ekstraklasie. Jak oceniam swój pobyt w Termalice? Na pewno dało się utrzymać ten zespół, bo praktycznie przed ostatnią kolejką byliśmy na miejscu, które dawało utrzymanie. Wystarczył nam ostatni mecz nie przegrać, albo w kolejkę wcześniej wygrać już z degradowaną Sandecją u siebie, a zremisowaliśmy ten mecz. Pojechaliśmy na Piasta, który rok później zdobył Mistrzostwo Polski i tam starczał nam remis. Niestety przegraliśmy i spadliśmy, więc jestem 100% pewny, że dało się utrzymać Termalikę w Ekstraklasie. Zabrakło bardzo niewiele, tak? Tyle. Do Termaliki, tak jak mówiłeś, byłeś wypożyczony tylko na rok i wróciłeś do Lecha, chociaż tylko na chwilę, bo po spadku właśnie z Brukbetem zasiliłeś ówczesnego Beniaminka Ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec, czyli de facto wróciłeś do Ekstraklasy, chociaż też długo się w tej Ekstraklasie nie utrzymałeś. W przeciwieństwie do występów w Brukbecie już byłeś, trochę bym tak powiedział, gwiazdą w skali Zagłębia jak na Ekstraklasę, bo też wiemy, że wielu ekspertów jak wraca do tego momentu, kiedy Zagłębie grało w Ekstraklasie ostatni raz, to uważa, że to był jeden z gorszych zespołów w ogóle w historii Ekstraklasa, przynajmniej w XXI wieku, a ty jednak na tle tego zespołu się wyróżniałeś, więc tobie tego spadku nie można zarzucić do końca, bo w końcu udało właśnie to jakoś się wykreować, 5 bramek, 5 asyst i razem z Wamarą Sanogo i Konradem Dziesińskim tworzyć to trio takie bardzo ofensywne, jeżeli chodzi o atak zespołu Sosnowca. Po spadku zostałeś w klubie, grałeś w nim przez 5 lat, rok w rok, będąc kluczową postacią zespołu, więc jednak jakoś ludzie myślę, że zapamiętają ciebie też z Zagłębia, bo prezentowałeś się naprawdę bardzo dobrze i generalnie tak już przechodząc do pytania, jak wspominasz swój pobyt w Sosnowcu, jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon w Ekstraklasie, czy dało się utrzymać ten zespół właśnie w lidze? No i ogólnie po prostu jak wspominasz, po prostu jak oceniasz, jak wspominasz Sosnowiec, jak po prostu oceniasz? Od początku, wracając z Termaliki, wróciłem do Lecha. Myślałem, że jeszcze miałem tak naprawdę rok kontraktu i tak naprawdę nie myślałem, że będę musiał szukać sobie klubu, że jeszcze ten rok w Lechu będę miał szansę zagrać, grać, ale niestety takie nie inne decyzje trenera ówczesnego Lecha, musiałem szukać sobie nowego klubu, bo trenowałem z rezerwami po powrocie do Poznania, więc zacząłem sobie szukać klubu. Też liga już ruszyła, więc nie chciałem czekać do ostatniego dnia okienka, więc dostałem propozycję z Sosnowca, bardzo konkretną, w Ekstraklasie. Miałem tam kontrakt na rok, w przypadku utrzymania na kolejny. Podpisałem kontrakt, na pewno wspominam to dobrze. Miałem Sosnowiec ogólnie, ten pobyt w Sosnowcu w klubie, trafiłem na fajnych ludzi, różnych trenerów, jednych lepszych, drugich słabszych, gorszych. Wiadomo, czy ten sezon w Sosnowcu udało się uratować Zagłębie przed spadkiem? Mieliśmy słaby zespół po prostu i tak naprawdę przed drugą rundą było bardzo mocno, wtedy bardzo mocno klub chciał zainwestować i ściągnąć piłkarzy już klasowych i robić wszystko, żeby utrzymało się Zagłębie w lidze, ale gdzieś zabrakło tego pierwszego pół roku tak naprawdę i ciężko było utrzymać Zagłębie. Po spadku miałem propozycję z Ekstraklasy,
z dwóch, trzech klubów. Ale patrząc na rodzinę i dzieci, dostałem konkretną propozycję z Sosnowca kontraktu czteroletniego i tak naprawdę podjąłem decyzję wspólnie z rodziną, że po prostu chyba czas się ustatkować, nie co roku gdzieś tam zmieniać dzieciom życie, bo przeprowadzka z Poznania do Sosnowca już kosztowała ich dużo i za rok znowu miało się przeprowadzać, a propozycje z innych klubów, gdzie miałem wtedy 33 lata, były rok kontraktu, rok może plus rok, a gdzieś potrzebowałem już tej stabilizacji i dlatego podpisałem w Sosnowcu. Też była rozmowa z prezesami, włodarzami klubu z Zagłębia, budował się stadion, klub chciał wrócić do ekstraklasy. Myślę, że najmocniejszy zespół mieliśmy w pierwszym sezonie po spadku, ale były różne przyczyny, nie udało się i praktycznie przez 4,5 roku grałem w Zagłębiu i nie udało się niestety awansować. Zagłębia Sosnowiec, poszedłeś tam, skąd przyszedłeś, skąd właściwie wróciłeś. Do Lecha Poznań z powrotem udało ci się zawędrować, gdzie jesteś do teraz. Grasz w rezerwach, trochę w innej roli, właśnie dlatego grasz w rezerwach i cały czas ciągniesz zespół do przodu, cały czas dajesz temu zespołowi konkrety, ale zakładam też, że zostałeś sprowadzony nie tylko po to, żeby dawać liczby, żeby dawać konkrety, żeby ciągnąć, pomagać zespołowi piłkarsko, ale także piłkarsko pod innym względem, żeby pomagać młodzieżowcom, zawodnikom, którzy się szkolą i którzy będą wchodzić powoli do pierwszego zespołu, dawać im jakieś wskazówki. W końcu jesteś naprawdę doświadczonym zawodnikiem, to trzeba sobie powiedzieć jasno, na tle ekstraklasy wyróżniałeś się nie tylko w Lechu, także w Zagłębiu na przykład i ogólnie czy też w Lubinie, czy też w Sosnowcu, więc trochę tej piłki już znasz. Więc każda twoja wskazówka czy podpowiedź dla młodych piłkarzy jest pewnie dla nich bardzo dużo warta i ogólnie dużo im w tej seniorskiej piłce dodaje. I jak się czujesz w nowej roli, o ile taka nowa rola poniekąd właśnie, o której wspomniałem, istnieje i którzy zawodnicy z rezerw twoim zdaniem mają największy potencjał, żeby niedługo wchodzić do zespołu pierwszego w kolejorzu? Wracając do Lecha, dostając taką propozycję, na pewno wiedziałem, gdzie wracam, w jakiej roli i z czym przyjdzie mi się mierzyć. Tak naprawdę jestem już rok w Lechu i w drugim zespole i naprawdę przez ten rok udało mi się zagrać dużo spotkań, mimo to, że wiadomo, że inna rola jest moja w tej drużynie. Rola drugiej drużyny w ogóle Lecha jest trochę inna niż wszystkich, bo tutaj tak naprawdę jest to najważniejszą rolą ogrywać młodych chłopaków, przyzwyczajać ich do piłki seniorskiej tak naprawdę i naszą rolą starszych piłkarzy, mnie, Tomka, Cywki, jest to, żeby im pomagać w tym, bo tak naprawdę najgorszy jest ten przeskok z juniora do seniora i tak jeden potrzebuje więcej czasu, drugi mniej. Wiadomo, fizycznie ci chłopcy na pewno potrzebują więcej czasu, żeby się obudować na tą drugą ligę, która jest bardzo, bardzo fizyczną ligą. Wszyscy ci chłopcy mają umiejętności, bo do Lecha nie trafia się przez przypadek. Tam trafiają chłopcy, którzy mają naprawdę duże umiejętności. Tylko teraz kwestia jest tego, jak oni się rozwiną i w jakim wieku się rozwiną. Tak? Bo jedni się rozwijają w wieku 17, inni w 20 roku życia, inni jeszcze później. Jedni trafią do Lecha, inni nigdy tu nie trafią na Bułgarską, mimo że jest to ich marzeniem, będą musieli sobie szukać innej drogi. I naszą rolą jest im pomóc, tym chłopakom. I pod względem piłkarskim, i pod tym, żeby gdzieś im pomagać też życiowo.
Na sam koniec takie trochę luźniejsze pytanie ci zadam, ponieważ twoja kariera, tak jak też o tym już trochę ciebie o to spytałem, jest bardzo bogata i przewinęłeś się przez wiele klubów, przewinęłeś się przez reprezentację Polski. Dwukrotnie zdobyłeś mistrzostwo Polskie, na pewno jednokrotnie, bo to drugie to też tak zdobyłeś, ale no nie chcę tutaj się na ten temat rozwijać, bo już o tym powiedziałem. Ale wracając, nie zagrałeś ani jednego sezonu, ani pół sezonu, ani nawet jednego meczu w żadnej zagranicznej lidze. Jakim twoim zdaniem był tego powód, dlaczego w żadnej silnej lidze zagranicznej nigdy nie zagrałeś? Jakim był mój powód tego? Myślę, że na pewno jednym z powodów było to, że czasy w wieku 20 lat teraz chłopak trafiający do reprezentacji, rozgrywający sezon czy pierwsze lidze, mając takie statystyki, jakie miałem w tamtych czasach, bez problemu by znalazł sobie klub. Po drugie, długi kontrakt z Zagłębiem, gdzie jak nawet przychodziły oferty jakieś czy zapytania, więc Zagłębie nie było zainteresowane, żeby rozmawiać, albo te oferty były za słabe według klubu. Po drugie, najbliżej chyba byłem trafienia do Hertha Berlin, a w czasie, kiedy przychodziłem do Lecha. Miałem propozycję z Herty i z Lecha, ale tak jak z życia zawsze, przychodząc do Lecha, też przychodziłem z kontuzją, bo przy rozmowach z Hertą, gdzie się spotkałem z wtedy z ówczesnym dyrektorem Precem i z trenerem, niestety już w drugiej kolejce złapałem kontuzję, która praktycznie wykluczyła mnie na 4 miesiące z grania i Hertha wtedy robiła awans do Bundesligi. Więc tu byłem najbliżej, trafiłem do Lecha, później miałem jeszcze ofertę grając w Lechu z Chicago Fire, tak naprawdę też bardzo konkretną, ale podpisałem kontrakt z Lechem na kolejne 3 lata, więc to były dwie takie oferty konkretne, które miałem. Było dużo różnych zapytań z lig tureckich i innych. Dlaczego nie trafiłem? Nie wiem, tak wszystko się potoczyło, jak miało. Nie ma się nad tym, co rozpamiętywać, czy rozmyślać. Tak miało być. No i też kolejne takie pytanie, ostatnie, na sam koniec, takie z przymrużeniem oka. Czy uważasz siebie za jednego z lepszych polskich skrzydłowych w Ekstraklasie XXI wieku, jak nie za najlepszego? Jak uważasz po prostu? Na pewno uważam się za wartościowego piłkarza. Czy za skrzydłowego, czy to na innej o pozycji w ofensywie. Na pewno moje liczby i statystyki, patrząc na kluby, czy strzelone bramki na poocznych pomocników w Ekstraklasie, są zadowalające. Dobrze, to było w takim razie wszystko, co miałem w tym wywiadzie. Tutaj wszystkie pytania już wyczerpały się, wszystko, co miałem do zadania, to zadałem. Szymon Pawłowski, obecnie Lech Poznań. Dziękuję. Dziękuję.